Chciałabym o tym rynku pracy, który do tej pory był prezentowany jako szalenie trudny, specyficzny, powiedzieć coś pozytywnego, tak, żebyśmy tym spotkaniem się zbudowali, a nie ciągle narzekali, że jest źle, że jest trudno i że ciągle nie ma pracy. Postanowiłam przedstawić Państwu dwa okresy, rok do roku. Jest 11 miesięcy roku 2014 do 11 miesięcy roku 2015. W tym okresie, tutaj Państwu pokazuję spadek bezrobocia. Listopad do listopada zanotowaliśmy ten spadek aż o prawie 13%, to jest 779 osób. Troszeczkę mniej odnotowaliśmy spadku wśród kobiet, chociaż procentowo to się niewiele różni. Chciałabym też również zwrócić uwagę Państwa na fakt, że na koniec 2014 roku udział bezrobotnych łomży to było ponad 60%. Natomiast w tym roku notujemy na poziomie prawie 58%, czyli troszeczkę mniej. Urząd Pracy to takie miejsce, gdzie ludzie wchodzą i wychodzą. Rejestrują się, podejmują pracę, rezygnują. Są różne przyczyny, dla których zjawiają się i odchodzą. Jeśli chodzi o napływ bezrobotnych do urzędu, to tutaj też notujemy bardzo pozytywny trend, ponieważ porównując rok do roku, zanotowaliśmy, że tych osób zarejestrowało się mniej. Co prawda nie są jakieś to powalające liczby, bo ogółem to jest mniej 5%, wśród kobiet 6,6%. Natomiast interesujący jest odpływ. Z tytułu wyrejestrowania w 2014 roku status osoby bezrobotnej utraciło 6839 osób. Natomiast w 2015 okazuje się, że mniej. Ale porównując teraz te dwie liczby napływu i odpływu, okazuje się, że rok 2015 był rokiem bardzo dobrym, ponieważ udział, ilość osób, które się wyrejestrowały, były dużo więcej. Ich stanowiło w odpływie, napływ był mniejszy od odpływu ponad 1028 osób. Natomiast jeśli chodzi o 2014 rok, to było niecałe 800 osób. Więc tutaj ta dana jest bardzo znacząca. Należy również zwrócić uwagę na ilość osób, które podjęły pracę i z tego tytułu utraciły status osoby bezrobotnej. W roku 2014 to było 3238 osób, czyli w odpływie stanowili 47 z małym ogonkiem procenta. Natomiast w roku 2015 to już jest prawie 51%. Ogółem 207 osób więcej podjęło pracę, to jest 6,4%. Stopa bezrobocia. To jest ciekawa dana, ponieważ tak naprawdę obrazuje, co na tym rynku się dzieje, tylko też trzeba ją odpowiednio zinterpretować. We wszystkich obszarach, na obszarze działania Urzędu Pracy w mieście, w powiecie, zanotowaliśmy spadek wartości stopy bezrobocia. Ja bym chciała Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, że od 2008 roku w naszym kraju notujemy po raz pierwszy poziom stopy bezrobocia jednocyfrowy. Ja mam tutaj daną na koniec października, która wynosi 9,6%. Na koniec listopada prognozy są też jednocyfrowe, myślę, że w granicach 9,7%, bo jest jednak okres zimowy i tak funkcjonuje, że tak powiem, bezrobocie, że w miesiącach zimowych notujemy wzrosty. Ja bym jeszcze chciała tutaj Państwu pokazać, że zmniejszanie wartości stopy bezrobocia na terenie działania urzędu, na obszarze działania Urzędu Pracy i na terenie kraju jest bardzo podobne, bo to jest 1,8 punktu procentowego, natomiast na obszarze działania PUF to jest 1,7. Ale proszę zwrócić uwagę na miasto Łomża. To jest 2,5 punktu procentowego. To już jest znaczne zmniejszenie bezrobocia. I wybrane kategorie bezrobotnych, bez których nie określimy rynku pracy. To są grupy bardzo silnie zagrożone brakiem pracy.
a więc długotrwale bezrobotni, którzy stanowią prawie 60%. Co prawda zanotowaliśmy spadek o 1 punkt procentowy, ale to jest w sumie niewiele. Powyżej 50 roku życia 25% przeszło i utrzymuje się ten poziom od zeszłego roku. Bez kwalifikacji zawodowych to jest ponad prawie 34% i tutaj rośnie. Bez doświadczenia zawodowego mamy spadek, ale to też jest 27%. I chyba największa bolączka naszego rynku pracy to ludzie młodzi. Ludzie do 30 roku życia i do 25 roku życia. O ile w grupie do 25 roku życia zanotowaliśmy spadek o 0,7 punktu procentowego, to w grupie do 30 roku niestety zanotowaliśmy wzrost. Co prawda ten wzrost jest niewielki, ale biorąc pod uwagę udział osób bezrobotnych do 30 roku życia, który jest prawie 37%, to dla rynku pracy jest swoistym dramatem i to tutaj właśnie należałoby skierować wszystkie działania, żeby ludzie mogli znaleźć zatrudnienie i nie zaczynali swojej kariery zawodowej od rejestracji w Urzędzie Pracy. Kolejna grupa to kobiety na rynku pracy. Generalnie kobiety są lepiej wykształcone, bardziej systematycznie i konsekwentnie poszukują pracy w wyuczonym zawodzie, jednak ich pozycja na rynku pracy ciągle pozostaje gorsza niż mężczyzn. Pracodawcy, jeżeli mają do wyboru kobietę i mężczyznę o tych samych kwalifikacjach, a nieczęsto zdarza się tak, że ta słaba płeć jednak jest lepiej przygotowana i wykształcona, wybierają mężczyznę. Tutaj nakładają się zupełnie inne sytuacje. Przede wszystkim społeczna rola kobiety, usytuowanie w rodzinie, tradycja, a dopiero gdzieś tam później jest praca zawodowa. W związku z tym tutaj niestety ciągle jeszcze i w wynagrodzeniu, i w szansach kobiet na rynku pracy kobiety są w tej gorszej sytuacji. I również tutaj kobiety do 30 roku życia, ich udział jest większy niż ogółem 30-latków pozostających bez pracy, bo tych kobiet jest wśród zarejestrowanych prawie 40% i niestety w ostatnim roku zanotowaliśmy wzrost tej grupy. Z terenów miejskich mamy zarejestrowanych 1944 osoby i one stanowią 37% bezrobocia rejestrowanego. Zanotowaliśmy niewielki wzrost, ponieważ w ubiegłym roku to było 35,2%. Uprawnionych do zasiłku to jest 29,2%, rok wcześniej to było 28,5%. Bezrobotne kobiety na wsi to ponad 37%. Wydawałoby się, że to tak dobrze. Nie, to nie jest tak dobrze, tylko ponieważ na wsi notujemy bardzo wysokie bezrobocie ukryte i tutaj nakłada się może ta mała aktywność kobiet z terenów wiejskich właśnie tymi uwarunkowaniami pozazawodowymi, gdzie tradycja i rola kobiety jest, jakby powiem, no troszeczkę w cudzysłowie, bardziej ugruntowana i może egzekwowana rodzinnie. Z prawem do zasiłku pozostaje 10,5% zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i tych osób jest 551, to jest tylko o 0,5 punktu procentowego więcej niż w ubiegłym roku. I teraz kategoria, która jest dla nas najbardziej interesująca, czyli ci bezrobotni, którzy już podjęli pracę. Ja już pokazywałam Państwu wcześniej, że tych osób było więcej niż w ubiegłym roku. Chcę tutaj zwrócić uwagę na zatrudnienie subsydiowane. Ono wzrosło w 2015 roku w tych 11 miesiącach. W zeszłym roku stanowiło prawie 18% ogólnie podejmujących pracę, natomiast w tym roku ponad 20%. Ale istotną sprawą jest również ilość napływających ofert do Urzędu Pracy. Wydawałoby się, że rynek pracy łomżyński i miasta Łomży i okolic jest rynkiem dość wysyconym. Okazuje się, że nie. Tutaj odczuwamy jakiś ewidentny wzrost, ożywienie gospodarcze, ponieważ to my od razu przekładamy na ilość ofert, które są zgłaszane do Urzędu Pracy. I tych ofert było w tym roku 2897.
Przepraszam. W tym oferty subsydiowane stanowią niebagatelny odsetek. W 2014 to było 50%, czyli pół na pół. Natomiast w tym roku to jest prawie 60%. No i teraz, jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Czyli finanse, jakimi finansami dysponował urząd i do kogo te pieniądze trafiły. Do końca listopada 2015 roku zaktywizowaliśmy 1260 osób bezrobotnych. Cały limit na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu to jest ponad 14 milionów złotych. Do końca listopada wydatkowaliśmy ponad 11 milionów, natomiast cała reszta jest zaangażowana i ona zostanie skonsumowana do końca tego roku. Fundusz Pracy, czyli tak zwany algorytm, w ramach którego najłatwiej pomóc każdemu bezrobotnemu, który tego wymaga, to jest 5 300 000 zł. Pieniądze pozyskane z rezerwy funduszu, czyli w ramach różnego rodzaju programów, to jest ponad 2,5 miliona. No i oczywiście wsparcie unijne Europejskiego Funduszu Społecznego, to jest prawie 2 900 000 zł. Aktywizacja była przeprowadzana w różnych formach. Tutaj Państwu pokazuję roboty publiczne, prace interwencyjne, podjęcia działalności gospodarczej, refundacja kosztów utworzenia miejsca pracy, bon na zasiedlenie jako nowa forma, która jest bardzo wśród młodych ludzi popularna i cieszy się dużym powodzeniem. Szkolenia, staże i prace społecznie użyteczne. Oczywiście tutaj nie wszystkie te pokazałam. No i teraz tak, Urząd Pracy i prawodawca nie zapomina również o wsparciu lokalnych pracodawców, w ogóle pracodawców. W tym roku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Urząd Pracy dysponował kwotą ponad 800 tysięcy złotych. I w ramach tych pieniędzy i tego programu, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród pracodawców, podpisano 187 umów, a swoje kwalifikacje, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, zwiększyli lub uzyskali nowe 587 osób. Ten rok był rokiem dość wymagającym, ponieważ pieniądze te były kierowane tylko do osób, które ukończyły 45 lat. W przyszłym roku już jest uwolnienie od wieku, w związku z tym mam nadzieję, że będzie jeszcze większe zainteresowanie i będziemy mieć również pieniądze, których wykorzystanie i pozyskanie przez pracodawców zapobiegnie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do współczesnego rynku pracy, który, trzeba przyznać, bardzo się dynamicznie zmienia, ponieważ z rynku pracownika staje się, z rynku pracodawcy staje się ewidentnie rynkiem pracownika. I na dzień dzisiejszy pracodawcy poszukują ludzi o wysokich kwalifikacjach, określonych ściśle kwalifikacjach i myślę, że ten fundusz pozwoli na uzupełnienie tych kompetencji czy pozyskanie nowych. I teraz reasumując, ponieważ my poruszamy się tutaj w obrębie, w obszarze wielkich liczb, co zawsze robi duże wrażenie. Natomiast chyba najłatwiej scharakteryzować rynek pracy, jeżeli się go powie tak, że tak powiem, bardzo zrozumiale, czyli językiem, który jest, że tak powiem, przekonujący, czy trafia do wyobrażenia wszystkich nas. Na naszym rynku pracy co piąty bezrobotny nie ukończył 25 roku życia. Mniej niż trzeci nie ukończył 30 i to jest prawie 37%. I mówię, to będę podkreślała, ponieważ jest to jedna z największych bolączek współczesnego rynku pracy, z którą się borykają nie tylko polski rynek pracy, ale i unijny również. Co czwarty bezrobotny skończył 50 lat. Mniej niż co drugi pozostaje bez pracy długotrwale. Co czwarty bezrobotny jest bez doświadczenia zawodowego. Bez kwalifikacji co trzeci bezrobotny. Wykształcenia średniego nie posiada co drugi bezrobotny. Niewiele zmniejszył się udział osób pozostających w szczególnej sytuacji, szczególnie trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.